Dzisiaj chcę powiedzieć o przyjściu oczekiwanego. Jeśli jest oczekiwany, to są również oczekujący. Kto czekał na oczekiwanego? Czekał z pewnością Izrael, bo to przede wszystkim Izrael był adresatem przyjścia oczekiwanego. Czy cały Izrael czekał? Czy to było powszechne? Oczekiwanie z pewnością czekała Maria i Józef. Spojrzenie na to przyjście ich oczami byłoby bardzo ciekawe. Obydwoje pochodzili z rodu Dawida, dlatego też udali się do swojego domu rodzinnego w Judei, żeby wziąć udział w spisie ludności. Mieli do pokonania bardzo trudną drogę. 120 km przez górzyste tereny i to musiało być sporym utrudnieniem dla Marii, bo zbliżał się, jak wiemy, termin porodu. Być może Maria i Józef wiedzieli, że poród w Betlejem będzie wypełnieniem proroctwa micheasza. Jedno jest pewne, oni czekali. Kto jeszcze czekał? Czekali mędrcy ze wschodu. Liczba tych mędrców nie jest podana, ale możemy być pewni, że było ich co najmniej trzech, sądząc po ilości złożonych darów. Nie byli oni królami, byli magami lub astrologami. Astrologia była wówczas prawdziwą nauką, nie tak jak dzisiaj. Pochodzili z Persji, znali hebrajskie pisma, znali proroctwa, znali Boże obietnice. To by sugerowało, że byli potomkami Żydów, uprowadzonych kiedyś do Persji. Spojrzenie na to przyjście oczekiwanego ich oczami też byłoby ciekawe. Kiedyś słyszałem nawet opowiadanie. O przyjściu oczekiwanego z perspektywy osła, który miał później opowiadać swoim wnukom, jak to królowie przed nim klękali. Można powiedzieć o tym wydarzeniu z perspektywy żłobu i groty, w której schronienie znalazł oczekiwany. Można patrzeć na to wydarzenie z perspektywy spełnionych obietnic, proroctw. Tymczasem dzisiaj chcę powiedzieć o Przejściu oczekiwanego z perspektywy człowieka, który umiał czekać jak nikt. Kto to był? W tym czekaniu przebił chyba wszystkich razem wziętych. Kim on był? W opowiadaniu ewangelisty Łukasza. Możemy przeczytać o ciekawym spotkaniu. To spotkanie miało miejsce w Jerozolimie około 40 dni od narodzenia oczekiwanego. Wszystko odbywało się zgodnie z prawem, zgodnie z lokalnym obyczajem. Otóż, jak wiemy, należało po pierwsze wykupić pierworodnego, a po drugie dokonać oczyszczenia matki po porodzie. Wykupienie pierworodnego było nawiązaniem do wyzwolenia. Izraela z Egiptu, a po drugie, matka, musiała być, matka była nieczysta rytualnie, bo przeszła przez nią świętość. Stąd potrzebowała oczyszczenia. Każde narodziny to coś świętego, mistycznego. Ewangelista Łukasz opisuje ten moment i pokazuje człowieka, który wyraźnie Intencjonalnie czekał. Czekał jak nikt. Przeczytajmy o tym. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci. Dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: Teraz, władco, zgodnie z twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły twoje zbawienie. Które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę twego ludu Izraela. Już wiemy, oczekujący to Symeon. Starszy człowiek, o którym wiadomo, czytaliśmy, że oczekiwał spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem ducha świętego. To znaczące. Słowa o pocieszeniu Izraela, które wypowiada, nie są jego słowami. On trzyma w objęciach oczekiwanego i tak naprawdę wypowiada reminiscencję z proroctwa Izajasza. Pocieszenie według Izajasza miało przyjść przez Mesjasza. Symeon rozpoznał w tym dziecku oczekiwanego, Mesjasza. Z naszej perspektywy to wydaje się takie oczywiste. Przynajmniej w teorii. Dlatego, że od dziecka oswajamy się z historią Bożego Narodzenia i wydaje się, że wszystko już na ten temat wiemy. Ale przecież ten starszy pan Symeon czekał całe życie i nie mógł znać szczegółów tej historii tak jak my znamy. O czym to świadczy? Po pierwsze o tym, że to był człowiek dojrzałej wiary. Skąd to moje przekonanie? Choćby stąd, że proroctwo, które wypowiada, nie jest jego proroctwem, ale jest powtórzeniem słów Izajasza, to znaczy, że znał proroctwa, że wierzył proroctwom, żył nimi i czekał na ich wypełnienie. No i nie, zapomina, nie zapominajmy przy okazji o roli Ducha Świętego w jego życiu. Osoba Ducha Świętego przewija się kilkakrotnie w tym krótkim opowiadaniu. Przecież to wpływ Ducha Świętego pomógł mu rozpoznać to jedno wyjątkowe dziecko. W tym czasie w świątyni było mnóstwo dzieci, ale dzięki otwartości na Ducha Świętego. Proroctwa żyły w nim. Dzięki tej wiedzy, dzięki duchowi żył nadzieją. To prawdziwy, można powiedzieć, strażnik nadziei i Mesjasza. Co więcej, Symeon długo żył nadzieją. I chciałbym podkreślić właśnie to słowo: długo. W czasie długiego życia niewątpliwie doznał wielu rozczarowań, tak jak każdy z nas, ale rozczarowania nie zabiły jego nadziei. Ostatecznie okazało się, że nadzieja Symeona to ucieleśniona nadzieja, bo słowo stało się ciałem. Nadzieja przybrała postać dziecka. Czytamy dalej w Ewangelii, że wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: Teraz władco. Zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę twego ludu Izraela. Maria po spotkaniu z aniołem wyśpiewała swoje magnifikat. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, wygłosił piękny hymn pochwalny, który zachodnie chrześcijaństwo nazwało później benediktus. A Symeon wypowiada słowa pocieszenia, które nazwane zostały później nunc dimittis. Moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. Moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie. Zobaczyć Jezusa. To widzieć oczekiwanego, zobaczyć Jezusa, to widzieć Boże zbawienie. Czym jest to Boże zbawienie? Zbawienie od czego i zbawienie do czego? Teksty biblijne odsłaniają różne znaczenia słowa zbawiać. Otóż Bóg wybawia Izraela z niewoli. On wybawia swój lud od wrogów, od nieczystości grzechu, wybawia uciśnionych, ludzi o skruszonym duchu. Wybawia dzieci, wybawia ubogich od miecza, wybawia pokornych. Podsumowując, zbawienie może nastąpić od wrogów zewnętrznych, ale też zbawienie może nastąpić od tego wroga, któremu na imię grzech, od grzechu. To zbawienie może dotyczyć narodu, i to, i to zbawienie może dotyczyć pojedynczego człowieka. I to zbawienie jest ciągle aktualne. Pełne zbawienie jest ciągle aktualne. I po tej yy, uwadze wróćmy na chwilę do słów pocieszenia Symeona. Mówi on dalej tak, gdyż moje oczy zobaczyły zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światło objawienia dla Pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Według Jego słów Jezus jest objawieniem dla wszystkich narodów. To jest ważne stwierdzenie, bo Jezus otwiera drogę zbawienia dla narodów i to w sposób nieznany przed Jego przyjściem. Dla narodów to znaczy dla goim, czyli dla pogan, a to znaczy dla nieżydów. Jesteś Poganinem? Jesteś Gojem? Nie jesteś Żydem? Ciesz się. Zbawienie jest dla Ciebie. Ta pociecha jest dla Ciebie. Jest dla Ciebie pociecha, bo Jezus przyszedł dla Ciebie. To objawienie jest dla Ciebie. A co z Żydami? Druga część zdania stwierdza, że dla Izraela, dla ludu Bożego, Jezus jest chwałą. Oczekiwany Jezus, słowo, które stało się ciałem, urzeczywistnia złożone przez Boga obietnice. Jednocześnie Jezus potwierdza to szczególne miejsce Izraela w sercu Boga. Naród wybrany pozostaje narodem wybranym. I co ważne dla nas, wszystkie obietnice spełniają się poprzez ten naród. Wszystkie przymierza Bóg zawarł z tym konkretnym narodem. Narody mają natomiast zapewnione zbawienie poprzez ten naród. Dzięki Jezusowi Izrael, mam na myśli biblijny Izrael, to wspólnota zbawionych narodów. W tych kilku zdaniach Symeon powiedział tak wiele. Ja od siebie niewiele dodałem. Zadanie Symeona jako strażnika nadziei i mesjasza dobiegło końca. Teraz był już gotów odejść. Pan może zabrać go z powrotem do domu. Spełniony i syty lat może spokojnie odejść. Symeon to wzór wiernego sługi który dobrze się czuje w Bożym planie, nawet gdy jego czas dobiega końca, a on nie widzi jeszcze wszystkiego. Przecież trzyma w objęciach dziecko, tylko dziecko. On nie zna szczegółów historii, która dopiero nastąpi. Symeon oczekiwał i znalazł wielką nadzieję. Znalazł ją, gdy ujrzał oczekiwanego, Mesjasza, Jezusa. Wszystko, za czym tęsknił, wypełniło się w tym dziecku, które teraz trzyma w ramionach. Dziecko to bezbronność, to zależność, to delikatność, to czułość. Dla, Symeon, dla Symeona to obraz Boga. To obraz delikatnego, czułego miłosierdzia Boga. To jeden z obrazów, Boga oczywiście jeden z najbardziej zaskakujących obrazów bo ten który stwarzał świat mocą swojego słowa i ten który przyjdzie na końcu czasów i ten który będzie sądził świat na końcu czasów stał się dzieckiem które można było wziąć w ramiona i Symeon to zrobił wszystko dlatego że czekał z wiarą na oczekiwanego Boży plan zbawienia stał się Jego planem na życie. Symeon odpowiedział swoim życiem na ten Boży plan. Chyba przyszedł czas na osobiste pytania: Jakie miejsce Bóg ma dla mnie w swoim planie? Czy znam to zadanie? A jeśli znam: to zadanie i plan. To jaka jest moja decyzja? Czy zaproszę Jezusa do swojego życia? Czy odpowiem na ten Boży plan swoim życiem? Czy chcę być temu Bożemu zadaniu wierny długo? Wiemy, życie i to, co się dzieje na świecie, jaki znamy, nie ułatwia nam tego zadania. Z drugiej strony, nigdy nie było dobrych czasów. Zawsze były złe czasy. Czasem aż trudno uwierzyć, że Bóg interesuje się nami, że go obchodzi cały ten bałagan. A jednak. Symeon doświadczył niejednego rozczarowania. Był świadkiem tego, jak przywódcy religijni podający się za Mesjasza przychodzą i odchodzą. Fałszywi Mesjasze pojawiają się pod różnymi postaciami również dzisiaj. W okresie między Starym a Nowym Przymierzem wielu przywódców politycznych, religijnych wywoływało bunty i głosiło, że są wybrańcami, którzy wyprowadzą Izraela z niewoli. Głównie chodziło im o niewolę polityczną i o korzyści pochodzące z władzy. Każdy z tych fałszywych pretendentów do roli Mesjasza pochłonęły imperia, które kontrolowały ziemię Izraela, a Izrael czekał. Tutaj możemy zrobić taką stopklatkę, bo być może mamy podobny problem z tym, co naszym zdaniem Bóg powinien zrobić i co obiecał. Być może mamy własne wyobrażenie doty dotyczące tego, co Bóg powinien zrobić w naszym życiu i jak Bóg powinien działać w naszym życiu. A kiedy te nasze wyobrażenia i oczekiwania się nie spełniają, pod znakiem zapytania stawiamy to, czy Bóg dotrzymuje swoich obietnic, czy w ogóle się nami interesuje. Symeon miał biblijne zrozumienie tego, co Bóg obiecał. Wierzył w jego suwerenność, w jego mądrość. Czekał do końca. Czekał z nadzieją. Dla nas, ludzi niecierpliwych czasów, to ważny sygnał. Ten zapowiadany przez Boga i oczekiwany, już nadszedł. Jeśli rozpoznałeś w nim Zbawiciela, swojego Zbawiciela, możesz z nadzieją czekać, aż wypełni się cały Boży plan zbawienia. Historia zbawienia toczy się przecież dalej. Dzisiaj nie czekamy już na dziecko, dzisiaj czekamy na powrót króla. W tym kontekście proponuję, żebyśmy się pomodlili. Powstańmy i prośmy o to doświadczenie Symeona, o, o tą Jego otwartość na Ducha Świętego, o to prowadzenie Ducha Świętego, o to, byśmy byli gotowi przyjąć, przygarnąć już nie dziecko, ale przyjąć Jezusa takim, jakim On jest, pełnego mocy i chwały, a jednocześnie delikatnego, czułego, subtelnego, który. Niczego nie łamie na siłę. On jest tym, który nie złamie nikłego płomyka, on nie złamie trzciny nadłamanej. Jest delikatny, subtelny, ciągle ten sam. W takim kontekście. Módlmy się za nas samych i też za nas jako wspólnotę.